Halo, halo, witam serdecznie. Ja jestem Habaś i witam w FIFA 17 i droga do sławy właśnie się rozpoczyna. Jest godzina 20. Wiem, że ten odcinek powinien być troszeczkę szybciej, tak jak obiecywałem, ale dopiero wróciłem z pracy. Miałem jeszcze No War'a, na szczęście bardzo, bardzo krótkiego i udało nam się po prostu szybko wrócić. Mój ulubiony klub z Premier League, oczywiście Chelsea. 86 meczów bez porażki, rywal Arsenal, stroje. Mega, przynajmniej te wyjazdowe, bardzo mi się podobają. No i Antonio Conte, który w tym momencie jest trenerem. Mam nadzieję, że uda nam się dołączyć do Chelsea na jakiś tam, w którymś momencie naszej kariery, czy to wypożyczenie, czy to cokolwiek. Króciutki odcinek dzisiaj. I witamy w Clapham Common w Londynie, Wielka Brytania, finał Pucharu. Ja się uciszę, chociaż wiem, że większość z was już to widziała na innych kanałach. Last minute. Go on, Alex, take him on. Oh, what was that? Stay on your feet, Alex. Terrible. You serious, Harold? Ref! Where's the foul? Unlucky, mate. Looks like Ben's now. Thanks, Ged. See, Georgia, tell you the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're gonna talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player! Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on, then. All right, penalties it is then. No i pierwsza nasza okazja do strzelenia bramki. Szczerze powiedziawszy, zawsze zastanawiałem się, oglądając tam już jakieś urywki z tego trybu, co by było gdyby. Tu chyba w ogóle nie da się tego zrobić tak, żeby bramkarz to obronił albo nie trafić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja trochę ściszę tło gry. I co by było, gdyby udało nam się przegrać? Hey, first a minute. You should hang it here. Be like a trophy cabinet. He cared that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mum will want to hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex. Champions! Champions! Penny for him. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do, like you and Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're going to have to make football your life, you know. Of course. George Baker was at the game today. He was impressive. The scout? Yeah. I want you to have this.
I scored my 100th goal with that. February 1969, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Yeah, might bring you luck too. You sure, Grandad? Oh, yeah. I'll practice with it every day. No, you better get on with it then, ain't you? Taką piłką on chce ćwiczyć, naprawdę. Jestem zawiedziony, Alex. Naprawdę jestem zawiedziony. Tak jak twój ojciec. Nie, no, tak naprawdę to jakieś dziwne relacje, ale to chyba dosyć popularne. Eden Hazard. Pięknie. Czy oni nagrali taki wstępniaczek na... z każdym klubem, jaki wybierzesz jako twój ulubiony? The Journey. To mi wam idun. No, Gareth Walker to jest ten zawodnik, z którym graliśmy na początku. Nasz przyjaciel. Jak zwykle, bardzo fajna muzyka. I później YouTube będzie się mnie czepiać pewnie o to, że jakieś prawa autorskie, inne pierdoły. No i rozpoczynamy naszą przygodę, jak widzicie. Społeczność, powodzenia na testach, zobaczmy co tu, wszystko gotowe do tyle, bla bla bla, nabuzowany. Zobaczmy sobie tylko ustawienia gry. 4 minuty na zawodowcu, myślę, że możemy zacząć na zawodowcu. I 4 minutki. Dobra. Więcej nie będziemy na razie zmieniać. Ewentualnie później będziemy nad tym myśleć i walczyć. I rozpoczniemy za chwilę nasz pierwszy mecz i testy. I mam nadzieję, że pójdą nam w porządku. Uda się coś ustrzelić. I zwyciężymy ten mecz. Wpiszcie w komentarzach, ludzie, którzy oglądną ten film, jak byście chcieli, żeby te mecze były pokazywane przeze mnie. Spokojny, wyważony, porywczy. Oczywiście, że mamy to pod kontrolą. Trzeba być pewnym siebie, nie? Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. Chyba w szkółce nie szło nam zbyt dobrze, skoro musimy brać udział w testach. Pamiętam takie testy z Football Managera. Tam one się zdarzały też co roku i obserwować można było właśnie młodych zawodników tuż po szkółkach. Bardzo fajna opcja i widzimy, że tutaj także coś takiego jest. Attitude, son. Well, yeah. When you're this good. Ignore him, lads. You let your talent do the talking. No, Alex. Trzymam kciuki za ciebie. Rough.
Więc mówcie, piszcie, jak te mecze mają wyglądać, czy tylko urywki, najlepsze akcje, czy chcecie więcej oglądać. Dajcie znać po prostu i będziemy się dostosowywać z tą drogą do gwiazd. Some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. And these lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. Buraki. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Oi, my name is Arbon and you again. No i to będzie nasz przeciwnik. What do you think his problem is? Mommy and daddy stop his pocket money or something. Jaki cwaniaczek. Nienawidzę takich ludzi, nie? Ale będziemy tworzyć. Hunter. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere. But today you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? No i pierwsza decyzja. Szczerze, myślałem na środkowym pomocnikiem. Będziemy mogli wejść, dryblować i tak dalej. Skrzydła oczywiście też, patrząc na Cristiano na przykład. Napastnikiem... Niekoniecznie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ciekawe, czy zawsze to mówią, nie? Okay. Dawaj, Alex. Spraw, żebym był z ciebie dumny. Trzeba fryzurę poprawić. Skauci będą nas oglądać. Co? Ej, ale ja tak nie chciałem, żeby to wyglądało. Moment, moment. Ja chciałem tylko grać swoim zawodnikiem, ej. Alex Hunter. Dośrodkowanie. I tylko strzał niestety. Ale świetny rajd i ocena 6,8. No i mamy koniec pierwszej połowy. Niestety Alex nie bardzo się pokazał. Nie wiem czemu nie mogę ustawić tego, żeby grać tylko Alexem. Wiem, że powinna być taka możliwość, no ale wychodzimy na drugą połowę i... Dobra robota. Pierwsza z 30, okej. Okay. Wypadałoby tylko to udokumentować jakoś strzeloną bramką.
No i strzały z bliska. Celowanie, strzał. Okej, okay, wszystko jasne. O jest. No nie mogę w tą butelkę trafić. Jesus. O fuck, nie zauważyłem. No nareszcie. Słabo, słabo trochę. Ale nie będziemy tego powtarzać. Póki jesteśmy pierwsi, to na pewno nie będę powtarzać tych ćwiczeń. No a ty coś zagrałeś, chłopie? Zobaczymy. Jezus Maria, jeden lepszy od drugiego, nie? Co tym razem? Nas czeka? Pełne panowanie. Wszystkie bramki, bla bla. Okej. A, w górę. Jezus Maria. Dobra. Nie. Doskonale. Na pewno tak jest. Dalej mamy przewagę. Gdzie jest nasz kumpel? Garrett Walker, siódme miejsce. Okej. Okay. Szkoda tego błędu troszeczkę na początku. Podawanie. R1. Zagraj dla... Okej. Okay. Jezus Maria. Brama. Tuż. Fuck, kurde. No jest. A, go wypuściłem. Fuck. Dalej niewielka przewaga, jak Walker. Garrett dalej siódmy. Mamy, no, niewielką przewagę, chciałbym powiedzieć, niestety. Myślałem, że troszeczkę lepiej będzie nam szło i wyrobię sobie jakąś tam odpowiednią statystykę. Okej, okay, podanie, strzał, bla bla bla. Fuck. No nie, nie. To trzeba będzie powtórzyć, nie? Dobrze. Ej, to był faul. Dobrze.
Kur... Nie, to musimy powtórzyć. Yeah, pierdziele. Za długo. Co ty robisz, chłopie? Dobrze. Ja pierdzielę, no. Nie, no to jest jakaś masakra. Dobrze. Nie, oddawaj piłę. No uderz! Dobrze. Super. No nie wygląda to najlepiej, ale już zostawmy sobie tą jedną powtórkę na ostatni drill. Masakra, ja nie umiem tych gierek grać przecież. I co przed nami? This is it. The 11-a-side game. 11 na 11, ok. I teraz, tak jak poprzednio, w pierwszej połowie tylko urywki będę wam pokazywać. O ile w ogóle. No jasne, że mam piłkę we krwi. I was born to play. That's what us hunters do best. Confidence is admirable, lad, but consistency is key. Remember that. Jasne. Tuż, aj, aj. Nie no, gdybym wiedział, że gramy 11-11 i gram cały czas jako cały zespół, to bym wziął sobie tylko napastnika, bo wtedy miałbym największą szansę na jakieś tam dziwne sytuacje. No ale okej. Okay. Tak naprawdę nic się nie działo, nie? Przez tą połowę. Totalnie nic. Czwarte miejsce. Trochę słabo. Garrett Walker na szczęście się załapał na 10 miejscu. Kurde, no naprawdę. Zabrakło tam jakiejś tyci ilości punktów. Jeden naprawdę strzał i byłoby dużo lepiej. No ale okej, mamy pierwszą dziesiątkę i to też jest ważne. No, nareszcie. Chcę tylko Aleksem grać. Jasne, że chcę tylko Aleksem. Lots of hard work on display out there. Hard work in training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that on display today. Some of you even look like you can play the game. Kurde, muszę coś z tym mikrofonem zrobić. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Dzięki, trenerze. No może nie byliśmy najlepsi, ale... So much rubbish in all my life. Oh, what can I say? I strive for excellence in everything I do. Yeah, I can see, mate. It's how you perfected being a complete and utter joke. You know what, Hunter? Maybe you're not as boring as I thought you were. Jezu, jeszcze się polubimy. Naprawdę? Shift starts in half an hour. It won't be long, yeah. Do you think Alex will be okay? Been talking about his dad a lot recently.
mean, maybe the pressure, the exit trials got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short, it ruined him. Yeah. Stopped you from following yours. I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. You. Alright. What do you think, Grandad? Great performance. Było do dupy. Ta, jasne. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation. Nie widać. Call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. No, dziadkowi się chyba nie podoba. I've heard of that guy. Was around back when your dad was still playing. We should call him. Yeah. Udało się. Eden na plakacie. Trochę słabo, no trochę słabo. Czwarte miejsce. Liczyłem na więcej, to jest pewniak. Ale dałem ciała w niektórych sytuacjach i przykre, nie? You know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd. Working class heroes and all that, eh? Do you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. Ta jasna. Ta jasna. To jest tak. Zanim to się pojawiło. Come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players... Tak, zwłaszcza, że nic nie pokazałem. Alex, there isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Mhm. Do tej pory myślałem, że to karierę tą rozpoczyna się w Manchesterze. Premia. Arsenal oferuje, Chelsea oferuje. Czy co? To chodzi o to, że każdy zespół mi... 12 months ago Leicester were almost relegated. Now they're the defending Premier League champions. You can put that down to the incredible work of manager Claudio Ranieri and the amazing team spirit they have. Hard to believe Chelsea finished last season after winning the Premier League the previous campaign.
But with new manager Antonio Conte coming aboard after leading Italy to the quarters of the Euros, it's the start of a new era for the Blues. They've already shown their financial clout by snapping up Michy Batshuayi, but with so much attacking talent in their squad, you'd be facing some serious competition to break into the first team. Kurde, no. If you want to break into a team, you could do a lot worse than Bournemouth. Manager Eddie Howe is one of the best up-and-coming managers in the league, and he did well to keep them up last season after they got promoted. Bournemouth could be a key player to help them stay up again this season. And who knows, maybe even more. Tak, jest. W tym zespole pewien okres czasu temu grali Polacy i myślę, że to dosyć mocno przeważyło. Z tego co pamiętam, Białkowski chyba grał. Czy teraz Boruc nie grał przypadkiem? Albo Fabiański? Coś mi się kojarzy. Tak jest. Walczymy. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way. Co, Gareth też idzie ze mną? Ta na pewno. Wiem, że mogłem iść do Chelsea. Powinienem iść do Chelsea, ale tutaj myślę, że dużo więcej sytuacji będzie. O, nagrodę Food dostaliśmy. I przed nami treningi, zarobki, wartość rynkowa, bla bla. 4200? Serio? Co my tu możemy zrobić? Jim Hunter. Zobaczmy sobie trening. Jak to będzie wyglądać? Czy to są wszystkie po prostu statystyki, jakie tutaj mamy? Nie wydaje mi się. Jezus, 41 minut. Zaraz kończymy. Tuż po tym treningu kończymy. Hunter, Walker. In you go. Gaffer? Trust you boys had a good look around. Bit different from what you're used to, eh? Manager for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. Yes. Got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. Kim ty kuźwa jesteś? You're in the big league now. You have to raise your game. We'll give this club everything we've got, Mr. Butler. Everything and some more. My advice to you lads, work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. Mm-hmm. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. I don't have a pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want another one direction you need to go and it's that way, to the dressing room. Aye, aye, sir. Pierwszy. Blech. Hunter. Down, Mr. Butler. 14 minutes. Pani Butler. Right, as you're all aware, we've got a couple of new boys starting with us today. Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. No, yes, Bernard. Czy to ten mój Bernard? Nie. Buenos dias. He's Lily. I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school? I don't know. Maybe you boys will learn something yourselves. Chyba nas nie polubi.
Nie no, trzeba zgrywać cwaniaka, nie? No i zajebiście. Gentlemen, what do you say we do a little hard training today? Lovely, let's get cracking. Okej. Ślisk, odbiór tradycyjny. Tu, tu, tu. Serio. Ha. Nie. Ostatnia. Ha. Easy. Fuck. Co ja tu mogę zobaczyć za wyniki? Moich znajomych, czy? No i ja. Okej, sprinty, driblingi i tak dalej. To jest ważne. Nie umiem grać, nie. Jeszcze raz. Dobrze. Kuźwa! Nie najgorzej, ale no tam był błąd i to znaczący. Muszę potrenować te chyba różne gierki treningowe i tak dalej, żeby zawsze wychodzić na jak najlepiej. B, nie najgorzej. Zwinność, szybkość biegu i tak dalej. Im więcej będę mieć punktów, tym na pewno łatwiej mi będzie tego typu gierki przechodzić, to jest pewniak. No i przed nami na pewno fajna... Kurde, to bardzo się cieszę, że na ten tryb single player. Well done, Alejandro. Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Maybe not. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just, remember, you're not gonna find everyone as gracious in defeat as Toro here. Ah, laisse tomber. What? And remember, you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch. Of course, no. You want to be on the pre-season tour. Now hit the showers. Dwa razy boisko przebieg i już koniec. No i tak to wygląda. Kim jest Jonathan?
Przewińmy jeszcze kawałek, ostatni filmik i... I kończymy pierwszy odcinek FIFA 17, no naprawdę bardzo fajny tryb. Przynajmniej jak na razie, bardzo mi się podoba. I to nie jest ten typowy taki tryb zostań gwiazdą, który był do tej pory. Czemu chowasz ten telefon przed mamą? A, pewnie ojciec. Find your dream career. Szukasz pracy, koleżanko? Zaprojektuj nowe stroje dla Laboro. A, to nie ojciec, to wyjazd do Stanów. Hi, Mr. Butler. Yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. I understand. Cool. All right. Chyba nie jadę. Thanks. A może jadę? No? I'm going. Yay! Czekaj, czy jakbym miał ostatnie miejsca wszędzie, to bym też pojechał. Me. You sure that's how it works? Well, maybe you're not pushing hard enough. I am pushing hard enough. Gość wygląda jak Scottie Pippen. What do you do with all your frequent flyer miles? What? I thought you had to push them back. It's what we did when we went to Mallorca with Mum and Dad. About eight, bruv. Reckon the gaff will pick us at the start of the season if we score some goals on this tour. Oh, mate, put a first names on the team sheet. To jest. To the top with them, huh? Kurde, szkoda, że nie gram. Nie gram. Szkoda, że nie znam graczy, Boro. Press a button, no fair. Może bym poznał kogoś po twarzy. O, ale hotel. Seattle. Nagrody, wartość. Menadżer chyba nie lubi zbyt porywczych graczy. No i cóż, tak wygląda aktualnie droga do gwiazd i w ogóle zaraz będziemy sobie rozdawać umiejętności jeszcze. Co my tu mamy ciekawego? Cechy, atrybuty. Tutaj oczywiście nic nie możemy wydać, ale mamy umiejętności i przejrzyjmy sobie, jak to wygląda. Za mało wolnych zwiększa siłę głową, bla bla, wprost pole karne to nie. Wybierz sobie zwiększyć swoją siłę. To jest całkiem. Słabsza noga też by na pewno się przydała. Skuteczność ślizgów. To nie, dryk. Panowanie nad piłką. To z tym na pewno będziemy walczyć. Ewentualnie to. Celność środkowa nie. Rzuty wolne to może być ciekawe.
Zagramy tak. No, i tak właśnie wygląda tryb Droga do Gwiazd, czy coś takiego. Jeśli podobał wam się filmik, to oczywiście łapki w górę. Dajcie znać, tak jak już wspominałem, jak mają wyglądać te mecze, czy całe mecze chcecie oglądać, czy tylko fragmenty, urywki, czy najlepsze akcje, czy tylko akcje Huntera na przykład, których może być niewiele, przynajmniej na początku. No i widzimy się już niedługo, za parę dni. Oczywiście zapraszam na live'a. Piątek, każdy, godzina 20, a już niedługo jakieś informacje o nowych live'ach. Oczywiście do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!